Siemaneczku, witam was serdecznie z Marrakeszu. So you're welcome to Marrakesh. There are many things you will explore in Marrakesh and Morocco. Jest z nami bardzo sympatyczny gość z obsługi naszego Riadu, który pokaże nam drogę na taksówkę, ponieważ dzisiaj ja montowałem filmy, publikowałem i troszeczkę przez nas jesteśmy spóźnieni. I zapraszamy was serdecznie na wycieczkę do muzeum i w Sanaa i do ogrodu botanicznego. O, marokański przepych. Wiecie, że oni tymi motorami tutaj zapierdzielają naprawdę dużymi prędkościami, a wieczorem jest ich najwięcej. Super, super. Podoba mi się ten klimat. Można powiedzieć Francja, elegancja. Jesteśmy naprawdę grubo spóźnieni. 10 minut zostało nam do naszego wejścia. Jest ten myk, że do tego ogrodu botanicznego i muzeum trzeba bukować bilety online. Najlepiej dzień albo dwa dni wcześniej. A do ogrodu są właśnie wstępy w określonych godzinach. Ale to jest standard. U nas to będzie standard. Takie życie troszeczkę na wariackich papierach. Nie wzięliśmy jeszcze pod uwagę tego, że ci ludzie będą chcieli nas oszukać, bo taksówka kosztuje 20. Skamy, takie rzeczy bardzo was irytują. 20 dirhamów powinna kosztować taksówka, on chciał 80, czyli 8 dolarów. A my mamy z pierwszej ręki wiedzę, że to powinno kosztować 20 albo 17. Stargowaliśmy się na 30, bo goni nasz czas. Pan kierowca powiedział, że tutaj o stoi, że 50 to jest taryfa. Ja mówię, że taryfa chyba turistico, bo to nie jest dla nas taryfa. On mówi 40, ja mówię 30, on mówi 40, mówię 30, podaje rękę. I generalnie tutaj trzeba się bardzo, bardzo targować, bo w Maroku macie trzy ceny. Dla turysty, dla takiego turysty z okolicy, no i lokalne. 15 minut spóźnienia. Kolejki są bardzo duże przed wejściem. Ogród botaniczny Jardin Mahorelier. Strasznie nie umiem wymawiać tych nazw. Musicie mi to wybaczyć. I idziemy eksplorować. Kolejną atrakcją, do której mamy wstęp w naszym łączonym bilecie, jest Muzeum Sztuki Barbijskiej. Okay. W muzeum nie wolno nagrywać, a znajduje się tam ponad 600 różnych obiektów związanych z ludem Berberów, najstarszym ludem Afryki Północnej. Bardzo ciekawe eksponaty. Na pewno warto dołożyć parę groszy i przejść się przez ten muzeum. Jest bardzo małe, ale ciekawe. Jeżeli ktoś się jeszcze interesuje historią, to będzie na bank zadowolony. Oceniamy ogród na 3 na 10. Na mocną czwórkę za kaktusy. Nowa strona Marrakeszu, nie Medina. No i ceny zaporowe. Za taki mały pot i taką małą sałatkę trzeba zapłacić po 4,5 dolara. Naprawdę nie opłaca się. A my zmierzamy w stronę muzeum francuskiego projektanta Yves Saint Laurent, dokładnie paryskiego, który spędził w Marrakeszu ponad 40 lat swojego życia, a słynie on z tego, że zaprojektował French i smoking i charakteryzuje się tym, że jego moda jest głównie w czerni i bardzo lubi oversize. Bardzo ciekawa architektura. Pięknie. Muzeum jest bardzo małe, ale też nie można jakby
robić zdjęć i nagrywać. Spoko, jest to jedna z tych większych atrakcji. Chociaż ja osobiście wolę ten chaos, te uliczki. To mnie bardziej interesuje. Muszę to przyznać. Ta sama historia, czyli 10 dolarów to taka cena startowa, żeby wrócić te 4 km. Na przystawkę zupa hariri. Ja zamówiłem sobie dzisiaj tajin z vegetable, z warzywami. Wczoraj zmiotło nas z planszy. Fizycznie my po prostu wpadliśmy jak kaczki, więc przerwaliśmy eksplorację. Więc za chwilę znowu pokażemy wam kolejne tajiny lub jakąś inną potrawę. Także będziemy się po tych uliczkach kręcić dzisiaj i będziemy pokazywać wam te uroki, zakamarki i wszystko, co będzie się wydawało nam bardzo interesujące. Poza tym mamy do ogarnięcia ważną sprawę, a mianowicie wynajem samochodu. Byliśmy już w paru miejscach wcześniej, ale za bardzo sobie liczą i nie jest tak łatwo uzyskać dobrą cenę. A kolejne kierunki, które będziemy w Maroku odwiedzać, to chcielibyśmy właśnie samochodem. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You're welcome. I'm making coffee and a sand. And the sand that comes from Sahara, from Merzouga, the sand has temperature between 80 degrees and 90. 80 to 90 is the perfect and ideal temperature to make coffee without making bubbles. And I added to coffee 6 spices. Curcuma or turmeric is the same. Cinnamon, ginger, cardamom, cloves, anise. I start all time with ice water. Look, this is ice water. This is coffee from Brazil. And this is coffee from Yemen. Creamy. Crema 100%, no bubbles. That's cool. Pan mówi, że jakieś 3-4 minuty trzeba trzymać w tym piasku, ale im dłużej, tym lepiej. O, można zobaczyć, już się topi. Fajnie. I się robi kremowa jak czekolada. I usiądziemy sobie tutaj testować u pana w kawiarni. O, te takie moje ulubione ciasteczka, co wyglądają jak chlebek. Słuchajcie, robię test. Kawy bardzo mocna, bardzo dobra, chociaż nie jestem znawcą kawy, to stwierdzam, że jest dobra. Po prostu dobra, mocna kawa z kopem z rana. 2 dolary kosztowała ta kawa. Pan nie próbował oszukiwać, nie pytałem się nawet na początku o cenę i zauważyłem właśnie, że jak nie pytam się o cenę, tylko daję na przykład jakiś banknot, to wydają mi najbardziej uczciwie, a jak pytam się o cenę, to zawsze bardzo zawyżają. Od jakiegoś czasu jestem amatorem szachów. Lubię sobie pograć, jak mam trochę czasu wolnego. Gram na Chess.comie. I tutaj chyba sobie sprawię taki mały prezent. Czyli szachy. Zobaczymy, co mi tutaj pan pokaże. Wszystko ręcznie wyrobione. Abracadabra. $4. Pięknie. This cost 800 for you, only 500. 500. 500, because this abracadabra. Wytargowałem tutaj od pana, on chciał 1700. Skończyliśmy na 600. This is handmade. Mamy tutaj restaurację z bardzo fajnym widokiem. Ten tajin, który dzisiaj zamówiłem, najprawdopodobniej będzie najlepszym tajinem, którego jadłem. Jest tutaj jajko, pomidory i kofta z wołowiny. Pachnie dobrze. Próbujemy wynegocjować jakąś dobrą cenę
za samochód, ale nikt nie chce zejść niżej jak 40 euro, bo podobno teraz jest jakieś święto. I nikt nie chce zejść poniżej 40, jak mówimy 30, to już się śmieją, ale wiadomo jak to w Maroko. Być może wszyscy twardo się upierają, a wystarczy trochę pochodzić, popytać. W razie W mamy opcję na te 40 euro. I dostaliśmy info, żeby wypożyczyć samochód bezpośrednio jakby na lotnisku. Jak będziecie chcieli wypożyczyć samochód w Marrakeszu, to załatwiajcie to od razu na lotnisku. Słuchajcie, tutaj autobusy jeżdżą raz na godzinę i szkoda mi tego czasu. Tutaj też są inni dzielący ze mną taksówkę, więc zapłaciliśmy po 50, czyli zapłaciłem 2 dolary więcej, ale odzyskałem czas, także jedziemy po samochód. Prywatnie się z panem dogadałem za 30, już sygnuję, już momencik, podpisuję kontrakt i bez depozytu. Abdullah, dostaniecie WhatsAppa w opisie filmu i jak będziecie chcieli w Marrakeszu wypożyczyć samochód, to u pana. Robi się późno, a ja dopiero idę na obiad za nią. Samochód zaparkowany, trochę czasu mi to zajęło. Ludzie już powoli składają swoje rzeczy i przygotowują się do wieczoru, a wieczorem to wszystko też wygląda inaczej. Skracając wszystko, możecie tu kupić wszystko. Klapki, poduszki, dywany, jakieś szklanki, ceramika. Maroko podobno jest największym eksporterem ceramiki ozdobnej. Nie chcę was skłamać, taką informację usłyszałem od Ani, ona by to nam potwierdziła. O, do kuchni jakieś deseczki, miseczki, wszystko znajdziecie, piękne wyroby, plecaki skórzane, to mi się podoba, piłki, portfele, torebki najróżniejszej maści. Są tutaj też sklepy z podróbkami. Tam Givenchy, Bodegi czy innych producentów torebek za grube pieniądze. I są te sklepy o lepszej lub gorszej jakości swoich wyrobów podrabianych. Byliśmy tutaj za nią trochę w tych sklepach, patrząc na te podróbki. To był jeden, który miał naprawdę mega podróbki dobrej jakości. No i wiadomo, ceny tam się zaczynały od 300 dolarów, 300 dolarów, 500 dolarów, 100 dolarów. Wszystko do negocjacji. Bardzo dużo sobie właśnie życzą na pierwszy rzut, jak zapytacie się o cenę. Bardzo dużo wyrobów skórzanych, paski, nie paski, buty, ceramika, jak wspominałem. Bardzo ładna, piękna wręcz, kolorowa. I tak wszystko na wariackich papierach wam tutaj pokazuję. Wręcz pozorom 2-3 dni wystarczy i naprawdę łatwo się połapać w tych uliczkach. Czajniki do marokańskiej herbaty albo kawy. Małe, większe ozdoby. A tutaj, jak wspominałem, właśnie jeden ze sklepów z podróbkami. Często w takich sklepach macie jeszcze sekretne wejścia. Zabierają was i mówią, że mają produkty o troszeczkę lepszej jakości. Cały czas mówimy tu o podróbkach. I tam otwierają drzwi za jedną z szaf i zapraszają was do waszego sekretnego sklepu. A tak naprawdę to, co jest w tym sekretnym sklepie, zazwyczaj jest tym samym, co w tym pierwszym sklepie. Dywany. O. Dywany wręcz piękne. Chociaż dzisiaj my już chyba odchodzimy od dywanów. Już te dywany nie są tak popularne, jak były kiedyś.
ale niektóre z nich robią naprawdę duże wrażenie i są ogromne. Dużo dobrych łokoci można kupić, pojeść. Jakieś 2 godziny po obiedzie rozbrzmiało tutaj w okolicy. Panowie sobie grają. Tam węże chyba tańczą, herbatki się można napić. Tu śpiewają, tam klaskają. Co oni tutaj mają? Czapki, jakieś króliczki, świnki morskie albo nie wiem co. A będą tańczyć. Ja tam się boję snake'ów. Także nie chcę za bardzo podchodzić. Oni zawsze chcą pieniądze, nawet za wskazanie drogi. A tam zapraszą nas na ślimaki. Także można pojeść na placu Jamal El-Fan. Tutaj trafiliśmy na produkcję tych wszystkich wyrobów, które możemy później oglądać i kupić. Ale trzeba przyznać, że wygląda to tak trochę dziko. Co, Ania? Tak nagle skręciliśmy 2 razy w prawo, może w lewo i pusto się zrobiło. Pan tutaj też robi. Pamiętacie to miejsce z kawą? To jest tutaj. Także godzina 20 i uliczki pustoszeją. Ostatnia noc w naszym Riadzie, który oceniamy 100 na 10. Możemy śmiało polecić. Bardzo można tu się poczuć jak u siebie w domu. Miejsce ma mega energię. Okej, moi mili, przyznaję się bez bicia, że w Marrakeszu przez 2 dni mieliśmy dosyć duże golenia. Plany były ambitne, aczkolwiek w zderzeniu z realiami to było trochę inaczej. Każdy dzień był zaczynany tak od godziny 12, 13, później trochę zamieszania z samochodem, więc nie udało nam się odwiedzić paru jeszcze atrakcji, z których słynie Czerwone Miasto, czyli meczety i pałace. My już wyjechaliśmy z Marrakeszu, zmierzamy w stronę Casablanki. Liczymy na piękne, pustynne widoki na wyjeździe. Zostaliśmy w Rabacie na noc. Jutro rano ruszymy dalej. A tymczasem jesteśmy na małym spacerze w stronę Starego Miasta. Jak Ania już zauważyła, jest tutaj bardzo czysto, fajnie i przyjemnie. I do tego wszyscy ludzie wydają się bardzo mili. Nie tak mili jak w Marrakeszu, że są mili, żeby później dostać jakieś pieniądze, tylko zapytają się, co tam u was, jak tam u was, zagadają i idziecie sobie dalej. Nic jakby nie chcą w zamian. Wchodzimy sobie właśnie do Mediny, czyli Starego Miasta w Rabacie. Z tego, co udało mi się na szybko wyczytać, jest bardziej uporządkowany ten chaos niż by ten, który widzieliśmy w Marrakeszu. Fajnie pokazać taki kontrast tego wszystkiego. Pierwsza taka rzecz, która mi się rzuciła tutaj w oczy i ona mi się bardziej podoba, to że mamy ceny. Co wam powiem? To po pierwsze, jest fajnie,
przyjemnie, ale szału nie ma. Można zjeść o wiele taniej niż w Marrakeszu i to jest właśnie bardzo spoko. Można tu przyjechać i zostać na parę godzin, aczkolwiek jeżeli kogoś interesują te wszystkie zabytki, które Rabat oferuje, to wiadomo, że jeden dzień, jedna noc to moim zdaniem wystarczyłoby. Bardzo mili ludzie, bardzo mili. Welcome Morocco. Widzicie? Thank you, brother. Thank you, brother. Pożyć sobie dalej nie chciał pieniążków, to jest naprawdę mega. To się nam tutaj tak bardzo spodobało. Rzeczą, o której nie da się wspomnieć, no to jest asortyment, który jest dużo inny, a mianowicie bardziej pod osoby lokalne, bo turystów tutaj jest dużo, dużo mniej. I różnorodność tego towaru też jest inna. Brakuje mi tutaj tej ceramiki, która była tam na każdym kroku, jakaś biżuteria. Przyprawy, nieprzyprawy i ubrania różniły się przede wszystkim. Tam było więcej takich chyba tradycyjnych ubrań. Albo inaczej. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, one tam przeważały, a tutaj po prostu jest to, jest znikoma część tego towaru. Tutaj mamy taką najciekawszą część, gdzie jeszcze można zobaczyć trochę różnych innych rzeczy, ale najwięcej akurat obuwia. I generalnie to, co najlepsze, to świeżo wyciskane soki i jedzenie, które smakuje tutaj w Maroko fenomenalnie, bez dwóch zdań. Bardzo dużo można tutaj zjeść owoców morza, prosto z oceanu wyłowionych. A więc my się z wami żegnamy, na Instagramy zapraszamy. Tak, bardzo fajne miasto, polecamy. Opisy turystyczne w opisie tam Instagrama, kliknijcie, zaobserwujcie i śledźcie. Elo. Przede wszystkim dużo zdrowia. Zapraszamy na kolejny odcinek. Najprawdopodobniej za tydzień. Aż mnie oczy bolą tego montowania. Także kończmy to. Elo.